Busy takie jak te, dziesiątki, setki razy każdego dnia mijają nas na ulicach miast i nie zastanawiamy się nawet nad tym, jakie sekrety skrywają. Ambulans weterynaryjny, specjalistyczny samochód dla podkuwacza koni, a może obwoźny sex shop. Takie samochody powstają tutaj w siedzibie firmy Bemet, a my za moment będziemy mieli szansę podpatrzeć, jak to się dzieje. To tu wszystko się zaczyna. W dziale konstrukcyjnym powstaje projekt i wizualizacja konkretnej zabudowy. Gotowa wizja trafia później do klienta, a po akceptacji rozpoczyna się jej produkcja. Ze mną Damian Malejki, dyrektor zarządzający. Proszę mi powiedzieć, po co to robicie? Przede wszystkim dla bezpieczeństwa kierowcy, użytkownika tego samochodu. Wiadomo, że przewożony ładunek podczas hamowania czy nagłego zderzenia uderza z ogromną siłą w przegrodę. Niestety ta przegroda niekoniecznie musi to wytrzymać, dlatego traktuje się tą zabudowę jako zabezpieczenie tego ładunku przewożonego. Ale jeśli mamy tę przestrzeń uporządkowaną, jesteśmy w stanie też zmieścić więcej na pewno. Tak, oczywiście, bo z reguły ta przestrzeń na tych samochodach jest ograniczona. Agregaty, kompresory, jest bardzo dużo tego sprzętu, który musi się znaleźć na tym samochodzie. Prawda? Rocznie około 200 takich samochodów przygotowujecie. Jakie były najbardziej nietypowe realizacje, które wykonywaliście? Można zaliczyć do tych nietypowych realizacji na przykład samochód dla podkuwacza koni, na przykład mobilna przychodnia weterynaryjna, czy też mobilny sex shop. Bo i takie się zdarzały. Jesteśmy na pokładzie jednego z takich samochodów, w którym trwa aktualnie zabudowa. Nie wszystko jeszcze jest gotowe, ale co nieco możemy już podejrzeć. Tu specjalne kieszenie, w których będą przechowywane dokumenty w sposób bezpieczny, po to, żeby one się nie przemieszczały, nie mieszały. Najistotniejsze i najciekawsze, co udało mi się tutaj wypatrzyć, to miejsca na dwa joysticki. Tych joysticków jeszcze nie ma, ale na pewno się pojawią. To taki sprzęt, który pozwala operatorowi wpuścić do kanalizacji robota wyposażonego w kamery, dzięki czemu jest w stanie nie tylko diagnozować ewentualną usterkę i sprawdzić, co się w tej kanalizacji dzieje, ale również naprawić, co najistotniejsze, bez wychodzenia z tego wozu. W firmie Bemet powstają także autolawety ze specjalistyczną zabudową. Co ważne, są one w całości wykonane ze stopu aluminium. Taka lekka zabudowa sprawia, że zyskujemy większą ładowność. Bogdan Zaborski, jak żartują pracownicy, specjalista do zadań specjalnych i nie ma w tym wiele przesady. Rozejrzałam się po firmie i widzę, że macie tutaj właściwie przekrój, jeśli chodzi o pracowników różnych branż. Tak, zatrudniamy bardzo szerokie spektrum. Są tutaj monterzy zabudów, elektrycy, spawacze, ślusarze, dział projektowy i specjaliści do spraw sprzedaży. Mając takie zaplecze kadrowe, jest w stanie Was coś zaskoczyć? Właściwie nie. Na co dzień mamy zadania, spotykamy się z zadaniami specjalnymi. Każdy klient, inna branża, inne wymagania, spektrum bardzo szerokie. Samochody dla straży pożarnej, dla techników kryminalistyki policyjnej. Dla saperów, jak słyszałam? Również. Czy może schroniska dla zwierząt, czy też dla hycli. A co, gdyby ktoś chciał do Was dołączyć? Cały czas firma się rozwija, rozbudowuje swój park. Jak najbardziej widzielibyśmy w swoich szeregach wykwalifikowanych elektryków, ślusarzy i monterów zabudów. Najbardziej wypasione pojazdy warte są więcej niż luksusowy dom. Przy produkcji wyposażenia pracuje obecnie ponad 25 osób. Każdego roku z hal Bemetu wyjeżdża średnio 200 takich samochodów.